Celem wszystkich metod analizy wykresów jest wskazanie takich momentów, w których prawdopodobieństwo początku bądź końca ruchu jest największe. I nie inaczej jest w przypadku coraz bardziej popularnej metody Smart Money Concept, o której podstawach chcę Wam dziś opowiedzieć. SMC to koncepcja, według której celem inwestorów indywidualnych ma być podążanie za dużymi graczami na rynku, którzy to tworzą na tym rynku trendy. I podobnie jak w przypadku wielu innych strategii, SMC skupia się na analizie faz rynku i badaniu relacji popytu i podaży. I trudno mówić o jednej konkretnej postaci, która tę metodę zapoczątkowała, a to dlatego, że różnych podejść do tej metody jest cała masa, ale największe zasługi przypisuje się traderowi działającemu w internecie pod pseudonimem The Inner Cycle. I na pierwszy rzut oka SMC wydaje się być skomplikowaną metodą, nacechowaną tajemniczymi hasłami, takimi jak Break of Structure, Change of Character, Liquidity Gaps, Order Blocks, Fair Value Gap. Natomiast po bliższym poznaniu są to względnie, podkreślam, względnie proste struktury, które dziś Wam przedstawię. I od razu zaznaczę, że dzisiejszy odcinek ma charakter wprowadzenia, szczególnie dla osób początkujących, więc pozostaniemy na dużym poziomie ogółu, który będziemy stopniowo w kolejnych nagraniach rozwijać. I od razu odpowiadając na ewentualne pytania, co do zasady, omawiane struktury możecie znaleźć na każdym interwale, natomiast ja niezmiennie polecam zacząć od wyższych interwałów, aby nasza analiza nie była poddana presji czasu. Dobrze, zacznijmy od pierwszej struktury, od pierwszego hasła, czyli Break of Structure, w skrócie BOS. I jest to sytuacja, w której impuls w trendzie wzrostowym przebija poprzedni szczyt, czyli w danym momencie kluczowy poziom oporu na wykresie. Odwrotnie, w przypadku ruchu spadkowego, przełamanie struktury to wybicie lokalnego minimum. Kolejne hasło to change of character. I to oczywiście jest zmiana charakteru, w skrócie często używany skrót CHOK. I zgodnie z nazwą oznacza to sytuację, w której rynek zmienił charakter, a więc i kierunek trendu. I zobaczcie, w definicji jest to wyłamanie ostatniego dołka w momencie zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy. Oraz oczywiście w drugą stronę, w sytuacji, kiedy mamy ruch spadkowy i kiedy on zmienia się we wzrostowy, jest to wyłamanie poziomu ostatniego lokalnego szczytu w ruchu spadkowym. Część traderów wyróżnia również tak zwany minor chok, który polega na tym, że co prawda nie dochodzi jeszcze do wspomnianej wcześniej zmiany trendu w postaci wybicia ostatniego szczytu w ruchu spadkowym, czyli tutaj. Natomiast jest zauważalna już nowa sekwencja wyższych dołków i to jest nazywane właśnie określeniem minor chok, czyli jakby zmianą charakteru niższego rzędu. I drodzy Państwo, oczywiście jest to podejście bardziej ryzykowne, bo szanse na kontynuację trendu są cały czas istnieją, no ale z drugiej strony w tym podejściu sygnałów do wejścia w pozycję długą będziemy szukać wcześniej, więc mówiąc kolokwialnie łapiemy wtedy większą część ewentualnego ruchu wzrostowego. Natomiast coś te zmiany charakteru musi wywołać. I tu SMC wyróżnia dwie ważne sytuacje. Pierwsza to są popularne strefy podaży przy ruchu wzrostowym, no i strefa popytu przy ruchu spadkowym. I to są strefy, w której pojawia się wysoki poziom zainteresowania w strefie podaży, jak tutaj, w strefie popytu, jak tutaj zaznaczona
Oczywiście są to zlecenia kupna, a w strefie podaży są to oczywiście zlecenia sprzedaży. I jak wskazywać poprawne strefy, jak zbliżyć się do poprawnych stref, to o tym powiem w kolejnym odcinku. Natomiast tu ważne zastrzeżenie. Moim zdaniem nie ma przeszkód, żeby SMC na tym etapie nie wzbogacić waszymi metodami wskazywania właściwych stref popytu bądź podaży. I mogą to być formacje klasyczne, jak podwójne dna, podwójne szczyty, czy też formacje price action, objęcia hossy, bessy, pinbary, czy też analiza wolumenowa. Uważam, że tutaj SMC daje takie pole do swoich udoskonaleń tej metody. I idąc dalej, w Smart Money Concept pada również hasło Liquidity Grab, czyli tłumacząc co w wolnym tłumaczeniu oznacza łapanie płynności. I tu warto na chwilę się zatrzymać i odnieść do schematu, który w dużym uproszczeniu, oczywiście w dużym, ale można gdzieś klasyfikować do akumulacji czy dystrybucji z pojęć, czyli pojęć z teorii Wyckoffa. I w tym przypadku łapanie płynności jest to sytuacja, w której cena w trendzie spadkowym wybija ostatni dołek, natomiast po tym wybiciu nie ma kontynuacji spadków, tylko jest gwałtowny wzrost, co zmusza inwestorów, którzy tutaj otwierali pozycje na wybicia, do zamknięcia tych zleceń i prawdopodobnie też powoduje zamknięcie realizację wielu stop lossów, co napędza właśnie ten ruch w górę. Oczywiście w przypadku trendu wzrostowego mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, kiedy cena kontynuuje trend wzrostowy, wybija ostatni szczyt, ale gwałtownie zawraca i zmienia charakter rynku na spadkowy. I zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie, zarówno w ocenie zmiany charakteru rynku, czyli czoka, czy przełamaniu struktury, czyli bossa, bardzo ważny jest moim zdaniem sposób, w jaki dochodzi do wybicia. Wspomniałem Wam już o tym w webinarze dotyczącym strategii na wybicia, że bardzo ważne jest, aby świeca wybijająca, czyli ta w tym przypadku, wybijająca ten ważny poziom wsparcia, ważne jest, żeby była to świeca o wysokim momentum, czyli świeca z ograniczonymi cieniami i świeca, która pokazuje dużą zmianę ceny. Najlepiej, gdy większa część świecy, tak jak w tym przypadku, znajduje się poniżej wsparcia w ruchu spadkowym, no i powyżej oporu w ruchu wzrostowym. Dobrze, połączmy teraz wszystkie poznane definicje i przenieśmy je na wykres. I spójrzcie, mamy ruch spadkowy, mamy bossa, czyli wyłamanie poprzednich dołków, mamy korektę, kolejne wyłamanie dołków w tym momencie, natomiast pojawia się bardzo szybka, natychmiastowa reakcja, którą właśnie określamy jako łapanie płynności, po której rozpoczyna się już nowy ruch, który wybija ostatni lokalny szczyt po tej korekcie. I mamy oczywiście wtedy też zmianę charakteru. I to oczywiście jest już ta główna zmiana charakteru. Kolejny przykład, tym razem złoto na interwale H1. Mamy sekwencję spadkową, kolejne przełamania struktury. No i zobaczcie, tworzy się ważna strefa wsparcia, którą zobaczcie właśnie w analogii do tego, co mówiłem przed chwilą. Możemy tutaj ją wskazać na podstawie tradycyjnej formacji podwójnego dna, wzbogaconą o sygnały price action, czyli objęcie hossy. I po niej, zobaczcie, mamy kontynuację ruchu, zmianę charakteru rynku, czyli wybicie ostatniego szczytu w tym ruchu spadkowym,
wybicie zgodnie z tym, co mówiłem, z bardzo wysokim momentum i kontynuację ruchu. Kolejny przykład, tym razem w ruchu wzrostowym. Mamy sekwencję kolejnych przełamań struktur, wybić kolejnych szczytów. No i zobaczcie, tu również tworzy się struktura strefy podaży i po długim ruchu, i to jest właśnie to zagrożenie, które tworzy czekanie aż do momentu tego właściwego, tej właściwej zmiany charakteru, czyli to, że ten duża część ruchu spadkowego już nam może odjechać. No i zobaczcie, mamy zmianę charakteru i kontynuację ruchu spadkowego. Dobrze, kolejne hasło, czyli to FVG, czyli luka wartości godziwej, skrót od Fair Value Gap. Przez różnych traderów jest to nazywane w różny sposób. Spotkałem się z wieloma przykładami, z wieloma propozycjami. Część nazywa to imbalansem, czyli sytuacji, w której dochodzi do nierównowagi na rynku. I jest to sytuacja, w której w przypadku luki wzrostowej pomiędzy maksimum pierwszej świecy, czyli tutaj, a pomiędzy minimum trzeciej świecy powstaje przestrzeń, natomiast środkowa świeca wyraźnie wyróżnia się właśnie wzrostowym momentum i ograniczonym albo ograniczonymi knotami, albo w ogóle ich brakiem. I odwrotnie w przypadku spadkowego FVG, zobaczcie, mamy tutaj celowo zaznaczyłem nieco mniejszą nierównowagę, ale istotną między minimum pierwszej świecy a maksimum trzeciej świecy. No i zobaczcie, gdy to zaznaczymy, to wygląda to w ten sposób. I w założeniu konceptu smart money w tej strefie jest nierównowaga na rynku i rynek może mieć tendencję, żeby później po wzroście w tym przypadku i po spadku w tym przypadku do tej strefy wracać. I przykład z rynku. Zobaczcie, mamy nierównowagę, zaznaczamy lukę między minimum pierwszej świecy a maksimum trzeciej świecy. Kluczowa jest tu właśnie środkowa świeca, żeby to była świeca o wysokim momentum. No i zobaczcie, cena wraca do tej luki i kontynuuje ruch spadkowy. Zaznaczyłem celowo połowę tego prostokąta, a to dlatego, że w przyszłości często będziemy do tego poziomu się odnosić. I teraz zobaczcie przykład, który pojawił się już wcześniej, ale rozbudowany właśnie o wskazanie luki, która zobaczcie, wskazuje, która powstaje po odbiciu. I zobaczcie, tu mamy wyraźną nierównowagę między tym maksimum a tym minimum. Mamy zmianę charakteru. Po zmianie charakteru mamy cofnięcie do luki, sygnał wzrostowy w postaci objęcia hossy oczywiście. No i kontynuację ruchu. I na koniec ostatnie hasło, order block, czyli sytuacja, w której na rynku pojawia się duża liczba zleceń, tak zwany właśnie blok zleceń, które powodują koniec korekty bądź zmianę trendu, generując dużą, nagłą zmianę ceny. I bardzo często order bloki pomagają nam wskazać właśnie właściwą strefę podaży bądź popytu. Podejść do order bloków jest również bardzo, bardzo dużo. Zresztą w przyszłym odcinku na ten temat mocno rozwiniemy. Natomiast co do zasady, order block zaznaczamy jako ostatnią świecę przed powstałą nierównowagą. Część definicji również wskazuje, że ta świeca ma mieć przeciwny charakter do nowego ruchu, czyli w order bloku wzrostowym zaznaczamy ostatnią świecę spadkową przed nierównowagą, odwrotnie dla order bloka spadkowego. No i spójrzmy na przykład, jak to wygląda.
mamy, zobaczcie, tutaj powstałą nierównowagę między maksimum tej świecy z górnym cieniem, a minimum tej świecy. Zaznaczamy właśnie ostatnią świecę przed nierównowagą. No i zobaczcie, tu również rynek ma tendencję, żeby do tej zaznaczonej strefy powrócić i dopiero później kontynuować ruch. Wracając jeszcze do tego slajdu, order block powinien też cechować się tym, że po nim następuje właśnie albo przełamanie struktury, czyli właśnie boss, no albo chok, czyli zmiana charakteru rynku. Poza tym powinna nastąpić po wystąpieniu tego, po zauważeniu order blocka, powinna nastąpić natychmiastowa, jednorazowa reakcja. To oznacza, że zobaczcie na ten przykład, że po zaznaczeniu tego order blocka czekamy tylko i wyłącznie na pierwszą reakcję w tej strefie. Jeśli doszłoby tutaj do kolejnej reakcji, to już dla nas nie jest to w żaden sposób strefa, którą powinniśmy, moim zdaniem, bazując na przykładach, które przerobiłem, respektować. I spójrzcie na koniec na ciekawą grafikę, która pokazuje całą omawianą dziś strukturę. Zobaczcie, order block może zostać również wykorzystany jako właśnie narzędzie do wejścia, podobnie jak wcześniej nierównowaga, czyli luka wartości godziwej. No i teraz się na pewno zapytacie, to w takim razie kiedy stosować order block, a kiedy właśnie lukę, czyli EVG. Na to i inne pytania odpowiem już w kolejnym odcinku, gdzie przedstawię przykładowy proces decyzyjny w ramach właśnie konceptu Smart Money, na który Was już teraz serdecznie zapraszam. I zanim się pożegnam, to bardzo Was proszę o komentarz, czy znacie koncept Smart Money w tym wydaniu, jakie są Wasze refleksje na ten temat, na temat tego podejścia do rynku. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Wam za każdą interakcję i jeszcze raz do usłyszenia za tydzień, gdzie skupimy się właśnie na procesie decyzyjnym i przejdziemy do szczegółów, przede wszystkim order blocka.